Polska musi postawić na własny przemysł farmaceutyczny. O tym, jak ważna jest to kwestia, pokazały problemy z dostawą leków w czasie pandemii. Polski przemysł farmaceutyczny to jedna ze strategicznych branż polskiej gospodarki. Wytwarza PKB o wartości 15 miliardów złotych. Ważny jest też dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, co pokazała pandemia. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii pracuje nad wzmocnieniem tej branży, mówi szef resortu Jarosław Gowin. Celem Europy i Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych w kluczowych obszarach. Chodzi m.in. o produkcję farmaceutyczną i medyczną. Nie wiadomo, czy odbudowa branży farmaceutycznej stanie się jednym z punktów nowego Polskiego Ładu. Tego chcą przedstawiciele branży farmaceutycznej, zauważa prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Krzysztof Kopeć. Przygotowanie Polski do nowej rzeczywistości gospodarczej, tej postpandemicznej, musi uwzględniać budowanie suwerenności lokowej, która staje się równie ważna jak ta militarna czy energetyczna. Współpraca z zagranicznymi firmami nie gwarantuje ciągłości dostaw. Pokazały to kłopoty m.in. z transportem leków i maseczek ochronnych w czasie pandemii. Część dostaw ginęła w drodze do Polski. Wielu leków nie zabrakło tylko dzięki produkcji w polskich firmach państwowych i prywatnych. Dzięki temu, że mamy taką poduszkę bezpieczeństwa w postaci tej produkcji leków w Polsce, to my jako Polska i my jako Polacy nie odczuliśmy problemów. Polskich firm byłoby więcej, gdyby nie wykup po 1989 roku przez zagranicznych inwestorów, mówi ekonomista dr Arkadiusz Babczuk. Wszystko w imię przekonania, że firma prywatna działa lepiej, a kapitał nie ma narodowości. Kapitał nie ma narodowości. No kapitał ma narodowość, a sporo firm, które były prywatyzowane tak bez pomysłu na to, czemu ta prywatyzacja ma służyć, nie przetrwało. Cała Europa i Polska produkują leki z substancji czynnych, w większości sprowadzanych z Chin. Leki produkowane w naszym kraju są najtańsze w Unii Europejskiej, dlatego branża obawia się nielegalnego wywozu za granicę. Apeluje o zamrożenie ceny, co też zapobiegnie zmniejszaniu środków na inwestycje. Liczba inwestycji w farmację musi i będzie rosnąć, zaznacza poseł Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Chrzan. Branża farmaceutyczna wymaga dużych nakładów na badania i rozwój, bo to musi być branża innowacyjna. Jestem przekonany, że w długim okresie będziemy stawiać na rozwój branży farmaceutycznej. Duże inwestycje mają już miejsce w Polfie Tarchomin, mówi wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Wielka inwestycja wartości blisko 0,5 miliarda złotych, budowy fabryki leków onkologicznych. Trwają finalne prace budowy ampułkarni, w której będzie możliwość rozlewania na przykład leków, szczepionki na koronawirusa. Produkcja leków onkologicznych powinna ruszyć w 2023 roku. Swoje badania prowadzi Celon Pharma. W pełni polska firma prowadzi 15 innowacyjnych projektów lekowych, mówi prezydent Andrzej Duda. Są tutaj prowadzone badania nad lekami onkologicznymi, są tutaj prowadzone badania nad lekami neuropsychiatrycznymi, ale są tutaj także i prowadzone badania nad lekami przeciwko koronawirusowi. Sektor farmaceutyczny wytwarza około 1% naszego PKB. Zapewnia blisko 100 tysięcy miejsc pracy.